Bardzo gorąco i serdecznie witam. Dzisiaj chcielibyśmy na tym miejscu studiować Słowo Boże, ściśle związane z wydarzeniami Starego Testamentu, które miały miejsce w tej części świata, a mianowicie w dolinie rzeki Nil, w starożytnym Egipcie, świetnej cywilizacji, obok której zresztą egzystował naród wybrany Izrael. Egipt jest jedną z najstarszych cywilizacji świata i jego losy zbiegły się z historią biblijną. Bardzo często występuje w różnych wydarzeniach, historiach, tekstach Starego, a nawet Nowego Testamentu. Związany jest z życiem narodu izraelskiego, proroków, a nawet Pana Jezusa. No i oczywiście tuż za granicą oddzielającą Afrykę od Azji mamy Palestynę, obszar, na którym zamieszkiwał starożytny Izrael jako naród wybrany. Dzisiaj chciałbym razem z wami przestudiować kwestię Wielkanocy Żydowskiej Starego Testamentu, święta Paschy, tego co się wtedy stało. Otóż w źródłach historii starożytnej czytamy, że około 1661 roku przed naszą erą, według oczywiście chronologii Starego Testamentu, z powodu klęski głodu, patriarcha Jakub na zaproszenie najwyższych władz Egiptu, wśród których był Józef jako namiestnik Egiptu, Jakub na zaproszenie właśnie syna i najwyższych władz Egiptu, faraona, wraz z rodziną opuścił Kanaan i przybył do Egiptu. Hebrajczycy zamieszkali w ziemi Goszen, to jest we wschodniej części delty rzeki Nil. A więc tutaj w północnym, tak zwanym Dolnym Egipcie, mamy deltę Nilu i wschodnią część delty Nilu zasiedliła rodzina Jakuba. Powstaje tutaj ważne pytanie. Dlaczego Hebrajczycy zostali przychylnie przyjęci i osiedleni w najżyźniejszej części Egiptu? Odpowiedź jest następująca. Ze względu na zasługi Józefa dla kraju. Pamiętacie, że Józef rozszyfrował sen faraona o 7 latach obfitości w Egipcie, a potem 7 latach głodu i oczywiście przedsięwziął odpowiednie kroki, aby przygotować państwo faraona na te wydarzenia. A druga część odpowiedzi, myślę, że bardzo też ważna, to fakt, że około 1760 roku przed naszą erą lud Hyksosów, Hyksosi, opanowali tutaj dolny północny Egipt i założyli własną dynastię faraonów. Hyksosi i Hebrajczycy byli Semitami, czyli ludami pochodzącymi od Sema, syna Noego. Były to więc dwa spokrewnione z sobą narody azjatyckie. W okresie panowania Hyksosów Hebrajczycy żyli w dobrych warunkach i rozmnożyli się, dając początek narodowi izraelskiemu. Hyksosi, tak jak powiedziałem, panowali nad północnym, czyli nad Dolnym Egiptem. Ich stolicą było miasto Awaris, położone w delcie rzeki Nil. I tutaj na mapie mamy to miasto zaznaczone w tym miejscu, Awaris. Natomiast Górny Egipt, czyli Egipt Południowy, znajdujący się w tej części Doliny Nilu, pozostawał w rękach rodzimych władców egipskich. Oczywiście stolicą Górnego Egiptu, w którym panowali rodzimi władcy egipscy, były Teby, które znajdują się w tym miejscu. Teby. Hyksosi, którzy panowali nad Dolnym Egiptem,
podjęli próbę zdobycia górnego Egiptu, czyli opanowania całego kraju. Z tamtych czasów zachował się papirus Saliera I. Z papirusu Saliera I wynika, że ponoć król Hyksosów, Apopis, szukał pretekstu do zaatakowania górnego Egiptu. Wysłał on do egipskiego władcy, faraona Sekenenre, panującego w Tebach, obraźliwe pismo z żądaniem wytępienia hipopotamów w rzece Nil, ponieważ one rycząc po nocach przeszkadzają mu spać. Wybuchła wojna. Sekenenre oczywiście wpadł w ręce Hyksosów i został zabity. Jego mumię można oglądać w Muzeum Kairskim. Jego mumia przedstawia go w pozycji klęczącej z roztrzaskaną czaszką. Dalszą walkę narodowo-wyzwoleńczą z Hyksosami prowadził syn Sekenenre, Achmose. I dopiero Dżachmes, brat Achmose, zdobył Awaris i wypędził Hyksosów z Egiptu. I w ten sposób cały Egipt znalazł się znowu pod władzą rodzimych faraonów egipskich. Faraon Dżachmes panował 24 lata. Od 1570 do 1546 roku przed naszą erą i zapoczątkował 18. najświetniejszą dynastię faraonów, tak zwanego Nowego Państwa. I co się wtedy dzieje? Bo nas interesuje Izrael. Po pokonaniu Hyksosów Egipt odniósł się negatywnie do Hebrajczyków, widząc w nich ewentualne zagrożenie. Cofnięto Hebrajczykom przywileje, objęto ich restrykcjami i w końcu ich zniewolono. W Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżesza, w rozdziale pierwszym mamy następującą natchnioną relację. Rozdział pierwszy, czytam pewne jego fragmenty od wersetu 8. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, który nie znał Józefa, czytamy w Słowie Bożym. No właśnie, Hyksosi zostali wypędzeni z kraju. Cały Egipt znowu został podporządkowany rodzimym faraonom egipskim. W tym wypadku tym pierwszym był Dżachmes. To był ten jakby nowy król. Władza się zmieniła. I co się dalej dzieje? Rzekł on do ludu swego. Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nim mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Powiem tak. Z politycznego, ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że decyzja faraona Egiptu była słuszna ze względu na dobro państwa egipskiego, imperium egipskiego. Izraelici jako obcy naród stanowili ewentualne zagrożenie w przyszłości. Dlatego władze Egiptu, pamiętając o okupacji hyksoskiej, chcąc się zabezpieczyć przed ponownymi, podobnymi problemami, po prostu Izraelitów uważali za wrogów. Tak jak czytamy, objęto ich restrykcjami, zniewolono, odebrano im przywileje. Oczywiście
restrykcje ze strony faraona stawały się coraz bardziej ostre, niewolnicza praca, aż w końcu faraon wydał rozkaz, aby wszystkie dzieci płci męskiej uśmiercać, topiąc w rzece Nil. 22 werset mówi: wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi, każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu. W świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, opodal Doliny Królów, czyli w Tebach Zachodnich, zachowała się inskrypcja potwierdzająca cofnięcie Hebrajczykom przywilejów po wygnaniu Hyksosów z Egiptu. Cytuję fragment tej inskrypcji. Odnowiłam to, co było zniszczone. Unieważniłam dawne przywileje, odkąd Azjaci, i tutaj królowa Hatszepsut ma na myśli Hyksosów, byli w regionie Awaris w Dolnym Egipcie. Osadnicy wśród nich, i tutaj królowa Hatszepsut, mówiąc o osadnikach wśród nich, czyli wśród Hyksosów, ma na myśli Izraelitów, lekceważyli powierzone zadania, myśląc, że Re nie pozwoli. I tutaj tekst się urywa. Pogłębiający się ucisk Izraelitów doprowadził do interwencji Boga. Około 1446 roku przed naszą erą, według chronologii Starego Testamentu, Mojżesz zażądał od faraona, prawdopodobnie Amenhotepa II, wolności dla Hebrajczyków. Faraon odmówił i wydał dalsze restrykcje przeciwko Izraelitom. A wkrótce doszło do drugiego spotkania Mojżesza z Amenhotepem II. W Księdze Wyjścia, w rozdziale 7, od wersetu 8, czytamy opis następującego zdarzenia. Potem odezwał się Pan do Mojżesza i do Aarona, mówiąc: gdy faraon powie wam, wykażcie się jakimś cudem, powiesz do Aarona, weź laskę swoją i rzuć ją przed faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich. Lecz serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Jakie było znaczenie tego cudu? Mojżesz rzuca laskę, zamienia się w węża. Ale kapłani i czarownicy faraona uczynili to samo ze swoimi laskami. Jednak w końcu ten wąż laski Aarona pożarł węże laski kapłanów i czarowników. Kobra, wąż, kobra była w starożytnym Egipcie symbolem władzy królewskiej i władzy boskiej. W koronach faraonów, tutaj nad czołem, znajdował się tak zwany ureusz. I w tym ureuszu właśnie jednym z elementów tej władzy, tego symbolu władzy królewskiej była kobra. Laska Aarona zamieniona w węża pożarła laski węże kapłanów egipskich. I był to znak, że Bóg Jahwe jest mocniejszy od bóstw Egiptu. Była to także wróżba
zapowiadająca klęskę Faraona. Cud ten sugerował, że bogowie Egiptu nie wybawią kraju tak samo, jak nie wybawili się od laski węża Arona i zostali połknięci. W XV wieku przed naszą erą, bo te wydarzenia mają miejsce w XV wieku przed naszą erą, za panowania faraonów XVIII dynastii, Egipt był najpotężniejszym mocarstwem starożytnego biblijnego wschodu. Jeśli popatrzymy na mapę starożytnego Bliskiego Wschodu, ta mapa oddaje stan historyczny X wieku przed naszą erą. Wydarzenia, o których mówimy, miały miejsce 5 wieków wcześniej. Ale popatrzcie, właściwie ona się pokrywa, jeśli chodzi o Egipt, z czasami Mojżesza. Państwo egipskie obejmowało dolinę rzeki Nil aż daleko na południe do Nubii. Państwo egipskie panowało nad Synajem, nad całą Palestyną, Syrio-Fenicją i sięgało aż do obecnej Turcji. A więc było to, patrząc na mapę, żółtym kolorem zaznaczony jest Egipt, było to największe, najpotężniejsze imperium starożytności czasów Mojżesza. Najsilniejsze, najwspanialsze, najbogatsze. Amenhotep II nie myślał słuchać hebrajskiego pasterza i niewolnika. Wiedział, jak ogromne znaczenie ekonomiczne i polityczne miałoby wypuszczenie Izraelitów z Egiptu. A więc konsekwentnie odmawiał prośbom Mojżesza. Byłaby to dla niego zniewaga, gdyby on, władca najpotężniejszego imperium XV wieku przed naszą erą, miał słuchać hebrajskiego pasterza niewolnika. Aby złamać upór Faraona, Bóg dopuścił 10 plag na Egipt. Były one sądem Boga nad bałwochwalczą religią i bóstwami Egiptu. Chciałbym teraz razem z wami przejść przez te 10 plag. Nie będziemy czytali tekstu biblijnego opisującego 10 plag. Każdy z nas może to uczynić sam w zaciszu domowym. Skupię się na krótkim streszczeniu plagi i wyjaśnieniu, co ona znaczyła, na co wskazywała, z czym była związana. Pierwsza plaga, która dotyka Egipt, rzeka Nil zamienia się w krew. Pierwsza plaga skierowana została przeciwko rzece Nil, którą Egipcjanie czcili i uważali za świętą, podobnie jak Hindusi czczą Ganges. Rybom, krokodylom i hipopotamom Nilu oddawano hołd. Wodę Nilu pito z szacunkiem i rozkoszą, wierząc w jej boską, uzdrawiającą moc. I teraz rzeka stała się krwią, cuchnącą i pełną gnijących zwierząt. I w ten sposób Bóg Jahwe podważył kult egipskich bóstw związanych z rzeką Nil. Przede wszystkim uderzył w boga Hapi. Hapi był bogiem Nilu. Uderzył w Knuma, stworzyciela wody i życia. I uderzył w Ozyrysa, którego, jak wierzono, Nil był nurtem krwi. Potem nadeszła druga plaga. Była to plaga żab. Wszędzie pojawiły się żaby. W ogromnej, nieprzeliczonej ilości. Były wszędzie, w pałacu Faraona, w odzieży, prawda, no gdziekolwiek. Plaga żab także obalała boskość rzeki Nil.
doprowadzając do sytuacji, w której rzeka stała się przekleństwem dla swych czcicieli. I co ciekawe, druga plaga była skierowana przeciwko Heket. Heket w starożytnym Egipcie była boginią narodzin dzieci. Heket przedstawiano właśnie w postaci żaby. Oczywiście faraon odmawia mimo tych plag wypuszczenia Izraela z Egiptu. Wobec tego spada plaga trzecia, plaga komarów. Zgodnie ze znaczeniem użytego tutaj hebrajskiego słowa ken, w tym właśnie zapisie przedstawiającym plagę trzecią, pod pojęciem komarów należałoby rozumieć nie tylko same komary, ale i wszy, i robactwo, i różne brzęczące insekty. Komary, wszy, robactwo, różne brzęczące insekty. Zaatakowani przez nie Egipcjanie nie mieli prawa sprawować kultu religijnego. Nie mogli wejść do świątyń ani zbliżyć się do ołtarzy i posągów bóstw. Kapłani egipscy, aby ustrzec się przed ryzykiem zawszenia, nosili tylko lniane szaty i codziennie golili wszelki zarost na ciele, nawet brwi. Udręczeni przez komary, wszy, robactwo i insekty, przerażeni niemożliwością odprawiania kultu religijnego, kapłani egipscy tak dotkliwie odczuli tę plagę, iż uznali w końcu jej nadprzyrodzone pochodzenie. Kapłani potrafili skopiować dwie pierwsze plagi, ale nie mogli im zapobiec, nie mogli ich cofnąć. Ale przy trzeciej pladze byli zupełnie bezradni. I w ten sposób Bóg Izraela złamał w oczach Egipcjan wiarygodność kapłanów, wykazał nicość ich wierzeń i religii oraz bezsilność Boga Tota. Bóg Tot był bóstwem magii i mocy tajemnych i nie był w stanie nic pomóc Egiptowi. Na Egipt spada czwarta plaga, plaga much. Zgodnie ze znaczeniem hebrajskiego słowa karob, użytego w powyższym zapisie, pod pojęciem much powinniśmy rozumieć muchy końskie, gzy, bąki, duże latające, kąsające owady i muchy. I plaga ta objęła tylko Egipcjan, przez co Hebrajczycy zostali wyróżnieni jako lud Boży. Otóż Egipcjanie czcili Belzebuba, bóstwo roztaczające swą moc nad karob. Egipcjanie dokładali wszelkich starań, aby wybłagać u Belzebuba ochronę przed tą plagą. Ale bezskutecznie Belzebub i wszystkie bóstwa Egiptu, które miały chronić Egipcjan, okazały się zupełnie bezsilne. Ale mimo to faraon, zacięty w swoim uporze, nie zgadza się na zwrot wolności Izraelowi. Więc na kraj spada piąta plaga wyginięcia bydła egipskiego. Dlaczego akurat taka plaga? Dlaczego akurat bydło? Kilkadziesiąt gatunków zwierząt uznawali Egipcjanie jako święte i nietykalne. Czczono je w świątyniach jako najdoskonalsze wcielenie odpowiedniego bóstwa.
Wszystkie święte zwierzęta doznawały również czci po śmierci. Mumifikowano ich ciała i chowano w grobach na specjalnych cmentarzyskach z honorami, jakie oddawano zmarłym faraonom. Do dziś zachowały się mumie kotów, ibisów, sokołów, krokodyli i innych zwierząt, przy czym liczba mumii kotów sięga setek tysięcy. Szczególnie rozpowszechnił się wśród starożytnych Egipcjan kult byka Apisa, utożsamionego z Ozyrysem, oraz kult bogini Hator, królowej niebios, przedstawianej w postaci krowy. Martwe byki i krowy wykazały Egiptowi głupotę kultu Apisa i Hator. Plaga ta nie dotknęła bydła izraelskiego, przez co Bóg znowu wyróżnił Hebrajczyków jako swój lud, ale także dlatego, że Izrael nie czcił zwierząt, nie po prostu praktykował bałwochwalczego kultu zwierząt. Na Egipt spada szósta plaga wrzodów. Wszyscy Egipcjanie zostali obsypani złośliwymi, bolesnymi, odrażającymi wrzodami, począwszy od faraona, przez kapłanów, urzędników, aż do pospolitego, bym powiedział, obywatela kraju. Egipcjanie czcili Tyfona, zwanego Wielki Zły. Aby pozyskać względy Wielkiego Złego, składali mu co pewien czas ofiary całopalne z ludzi, których popioły rzucano w powietrze, aby wiatr rozniósł je po całym kraju. I w ten sposób chciano uchronić Egipt przed złem. Mojżesz uczynił dokładnie to samo, co Egipcjanie. Lecz zamiast odwrócić zło, cały kraj, łącznie z kapłanami i faraonem, obsypały wrzody i pryszcze. Gdy Mojżesz wrzucił w górę popiół, kraj został pokryty, jego mieszkańcy, wrzodami i pryszczami. Wielki tyfon, wielki zły, nie był w stanie uchronić Egiptu. Ale ta plaga też nie złamała uporu faraona, wobec tego spada na Egipt siódma plaga gradu. W kraju, gdzie deszcz jest rzadkością, a pogoda stabilna, niebo wolne od chmur i usiane gwiazdami, rozszalała się potężna burza niosąca śmierć i zniszczenie. Plaga gradu została wymierzona przeciwko następującym bóstwom religii starożytnego Egiptu. Przeciwko Setowi, dlatego że Set był bóstwem wiatru i burzy. Przeciwko Izis, która była boginią życia. Przeciwko bóstwu Min, które było bóstwem urodzajów. No i w ogóle również przeciwko Ozyrysowi, który był jednym z głównych bóstw opiekuńczych Egiptu. Wszystkie te bóstwa, Set, Izis, Min, Ozyrys, były odpowiedzialne za pomyślność, pogodę i urodzaj w Egipcie. Ale okazały się one jedynie bezwartościowymi tworami ludzkiej fantazji i wyobraźni. Ale Bóg w swoim miłosierdziu dał również ludowi Egiptu możliwość uchronienia się przed tą plagą. Wszyscy, tak jak czytamy w tekście biblijnym, którzy uwierzyli zapowiedziom Mojżesza,
mogli uratować siebie i swój dobytek. W końcu na Egipt spada ósma plaga. Była to plaga szarańczy. Plaga szarańczy uderzyła w kult Serapisa, bóstwa mającego chronić Egipt przed szarańczą. Wszystką roślinność ocalałą po poprzednich plagach zjadła szarańcza. Doszczętnie zrujnowany kraj znalazł się na krawędzi klęski głodu. Lud, dworzanie i kapłani poddali się i aby uchronić kraj przed następnymi plagami, prosili faraona, wywierali presję na faraona, aby wypuścił Hebrajczyków. Niestety faraon nie usłuchał i postawił na swoim. Wobec tego na Egipt spada dziewiąta plaga, plaga ciemności. Najważniejszym bóstwem Egiptu, tak mi się przynajmniej wydaje, na tyle na ile znam historię tego kraju, jego starożytne wierzenia, było słońce. Słońce reprezentowane przez boga Amona Re. Było to najważniejsze państwowe bóstwo solarne w okresie nowego państwa, a więc dokładnie w czasach Mojżesza. Egipcjanie dziękowali Amonowi Re za światło, ciepło i życie. Budowano Amonowi Re najwspanialsze świątynie. Świątynia Amona Re w Tebach, w obecnym Karnaku, w tej części Egiptu, to jest górny Egipt, południowy Egipt nad rzeką Nil, jest obecnie największą ruiną sakralną świata. I mimo upływu tak długiego okresu czasu zadziwia turystów swoją masą, wielkością, swoją architekturą. A więc plaga ciemności uderzyła w kult Amona Re, boga słońca, światła. Plaga ciemności wykazała Egiptowi wyższość Boga Izraela nad Amonem Re. W końcu na Egipt spada dziesiąta plaga, plaga śmierci pierworodnych. Czytamy o niej w tekstach biblijnych. Po raz ostatni stanął Mojżesz przed Amenhotepem II, zapowiadając śmierć wszystkich pierworodnych istot w Egipcie. Plaga śmierci pierworodnych miała być sądem Boga nad Egiptem za jego zbrodnie wobec Hebrajczyków. Anioł śmierci odebrał życie wszystkim pierworodnym synom Egiptu. Za śmierć niewinnych niemowląt hebrajskich, zabijanych lub topionych w Nilu. Plaga śmierci pierworodnych obaliła boski kult osoby Faraona, wykazując, że to Jahwe, Bóg Izraela, Bóg Stworzyciel, jest najwyższym władcą i sędzią. Faraon nie był w stanie przeciwstawić się Bogu i obronić swój kraj. Bóstwem opiekuńczym Faraonów był Horus. Horusa przedstawiano często jako sokoła będącego przy Faraonie. Horus został kompletnie upokorzony. Nie był w stanie uchronić Faraona. Upór Faraona został złamany. Amenhotep II kategorycznie zażądał, aby Hebrajczycy natychmiast opuścili Egipt. Około miesiąc później, po opuszczeniu Egiptu przez Izrael, faraon, kapłani i lud Egiptu
żałowali tej decyzji. Ochłonęli i żałowali. Amenhotep II zmobilizował armię i dogonił Izrael nad Morzem Czerwonym. Izrael znalazł się w potrzasku. Przed sobą miał morze, za sobą armię egipską, a z boków niedostępne góry. I wtedy Bóg interweniował po raz kolejny. Myślę, że nie musimy czytać tekstu biblijnego. Pamiętamy, że doszło wtedy do tak zwanego eksodusu, czyli do nadprzyrodzonego przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, którego wody się rozstąpiły. A kiedy Izrael już przeszedł na drugą stronę i armia Faraona weszła w ten przesmyk, wody wróciły i zalały, zatopiły armię Faraona. A więc klęska Egiptu była kompletna. Wolni Hebrajczycy ruszyli do Kanaanu, czyli tutaj do ziemi obiecanej. Wydarzenie to nazywamy eksodusem, czyli wyjściem. Miało ono miejsce, według chronologii Starego Testamentu, około 1446 roku przed naszą erą. Według chronologii biblijnej plaga śmierci pierworodnych miała miejsce wiosną 1446 roku przed naszą erą, w nocy, zgodnie z kalendarzem żydowskim, z 14 na 15 Nisan, co mniej więcej odpowiada przełomowi marca i kwietnia. Wydarzenia owej wielkiej nocy przyniosły Izraelowi wolność i objawiły prawdziwego Boga. I z tego tytułu Bóg polecił Izraelitom obchodzić święto Wielkiej Nocy. Chciałbym przeczytać pewien tekst zapisany w drugiej księdze Mojżesza, czyli w księdze Wyjścia, 12 rozdział i werset 42. Czytamy: była to noc, w której czuwał Pan, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. Toteż ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci Pana. W ten sposób Izrael rozpoczął obchodzić święto Paschy, żydowską Wielkanoc Starego Testamentu. W tym momencie przerywamy nasze rozważania biblijne. Dalszą część rozważań biblijnych dotyczących tego zagadnienia będziemy kontynuowali na następnych spotkaniach, bo chciałbym omówić święto Paschy i potem również odnieść się do chrześcijaństwa i do Nowego Testamentu, jeśli chodzi o to zagadnienie. Jednak zanim zakończę, chcę jeszcze kilka słów powiedzieć na temat dowodów historyczno-archeologicznych, przynajmniej niektórych, potwierdzających wiarygodność opisu biblijnego. Bo okazuje się, że współczesna biblistyka posiada dowody potwierdzające wiarygodność historii Eksodusu. Podczas studiów historyczno-biblijnych jeden z moich profesorów opowiadał, że wykopaliska archeologiczne i badania dziejów starożytnego Egiptu dostarczają wiele informacji potwierdzających historię biblijną, ale ponoć, to jest to, co ja słyszałem, są skrywane przez muzułmańskie władze Egiptu, niechętne judaizmowi i chrześcijaństwu. Czy to jest prawda, czy nie? No tego, do tego się nie mogę ustosunkować. Dzielę się tym, co usłyszałem.
Ale wspomnę o kilku odkryciach potwierdzających zapis biblijnych. Otóż we wschodniej części delty rzeki Nil rzeczywiście odkopano pozostałości osad izraelskich z XVI i XV wieku przed naszą erą. A więc Izraelici, rodzina Jakuba byli tutaj. Po drugie, zabytki starożytnego Egiptu z czasów XVIII dynastii Nowego Państwa zawierają malowidła i inskrypcje nawiązujące do dziejów Starego Testamentu, przedstawiające na przykład prace niewolnicze semickich niewolników. Nawet tutaj cytowałem inskrypcję królowej Hatszepsut z jej świątyni, która znajduje się w zachodnich Tebach. Inskrypcję, która dotyczy Izraela. Po trzecie, zachował się długi na 347 cm papirus Ipuwera, opisujący ówczesną sytuację w kraju widzianą oczami Egipcjanina. Czyli Biblia opisuje te wydarzenia z punktu widzenia Hebrajczyka. Natomiast papirus Ipuwera opisuje te same wydarzenia i ich skutki z punktu widzenia Egipcjanina nieznającego prawdziwego Boga. Treść papirusu Ipuwera znajdziecie w internecie i jeśli będziecie mieli wolną chwilę, naprawdę gorąco polecam, pochylcie się nad tym. Bardzo ciekawe tam są po prostu porównania. Po czwarte, na dnie Zatoki Akaba, Morza Czerwonego, odnaleziono szczątki zatopionej armii Faraona. Wraki wozów i rydwanów, końskie kości. I po piąte, co jest bardzo ważne, zgodnie z prawem dynastycznym starożytnego Egiptu, tron po ojcu przejmował najstarszy syn. Ze źródeł historii starożytnego Egiptu XVIII dynastii Nowego Państwa wynika, że najstarszym synem Amenhotepa II był Webensenu. Webensenu został pochowany w królewskim grobowcu. Webensenu zmarł przed śmiercią swojego ojca. Rozumiemy? Najstarszy, pierworodny syn Amenhotepa II, Webensenu, prawdopodobnie zmarł podczas plagi śmierci wszystkich pierworodnych i został pochowany w królewskim grobowcu. Dlatego to nie on przejął panowanie po ojcu, lecz Totmes IV. Między łapami Sfinksa w Giza znajduje się kamienna stela, która sprawozdaje o tym, jak bogowie Egiptu przekazali władzę niczego nie spodziewającemu się Totmesowi IV, gdy cały kraj szukał następcy po faraonie Amenhotepie II, po jego śmierci. I tutaj kończymy nasze rozważanie. W następnej części wrócimy do tych zagadnień i omówimy sobie ich dokładne znaczenie teologiczne, prorocze, biblijne. Dziękuję za uwagę. Amen.